ciała Jezusa Chrystusa, Chrystusa mówimy odnośnie współbrzmienia, współdziałania nas wszystkich, którzy do tego ciała należymy. Ciała, którego głową jest Jezus Chrystus. A my jako osoba, o tym pisze w liście do Koryntian, wszyscy to są na jesteśmy różnymi częściami tego ciała. Ale każdy jest jednakowo ważny, każdy jest inny, każdy inaczej obdarowany, każdy jest w pewnym innym miejscu też poznania Boga i tak dalej. I w tym wszystkim ważne jest, abyśmy tak jak Słowo Boże mówi, dołożyli starań, aby zachować jedność, którą otrzymaliśmy w Chrystusie. I to o tym też zobaczymy zaraz w liście do Efezjan, ale wcześniej przeczytam właśnie ten fragment z listu do Koryntian, który mówi o tym fundamencie naszej jedności, czy o tę jedność zabiegamy. Zobaczcie, że tak jak też i w naszym ciele właściwie koordynacja całego naszego ciała odbywa się przez mózg, tak? Przez to, że głowa wydaje konkretne polecenia poszczególnym członkom tego ciała, częścią tego ciała i one razem w posłuszeństwie tej głowie, w koordynacji współdziałają. Tak? W wykonaniu jakiegoś zadania, które zamyśli głowa. I zobaczmy, że to jest zadanie, jakie nam zostało powierzone. To nie jest coś, co po prostu jest ta jedność w ciele Chrystusa, co jest, w czym możemy być bierni. To nie jest coś, co jest nam dane, a my jesteśmy bierni w tym. To jest coś, co my egzekwujemy tę jedność poprzez posłuszeństwo głowie, poddając się głowie. Tylko w ten sposób możemy chodzić i funkcjonować w jedności, jako ciało Jezusa, jako rodzina Boża. Wiemy, każdy z nas wychował się w jakiejś rodzinie, kiedy nawet jesteśmy tutaj razem, jako jedna rodzina. Też widzimy, tak jak w domu, że jest wiele napięć, każdy z nas jest inny, każdy ma inne przyzwyczajenia, każdy inny sposób myślenia też, wychowania i kogoś coś irytuje, a kogoś innego nie. Ktoś, mając na przykład jakieś trudne chwile, przeżywając zły dzień, czy troszcząc się, zamartwiając się, czy kiedy przeciwnik przypuszcza atak, ktoś po prostu jest podenerwowany i jego system nerwowy tak reaguje, że po prostu nie potrafi być wtedy łagodny, nie potrafi się zwracać do nas, odpowiedzieć miłym słowem, ale pierwsze co to jest, jest szorstki, jest w pewien sposób niemiły i rani na przykład ta osoba nas, czy my ranimy to inne osoby, dlatego, że nasz umysł jeszcze nie jest w pełni przemieniony. Tak, że my nie jesteśmy może jako części tego ciała, jako części tej rodziny, w pewnych dziedzinach jeszcze nie jesteśmy posłuszni głowie, nie jesteśmy skoordynowani z tym tak naprawdę, co myśli głowa, co Chrystus o tym myśli. To jest pewien proces przyjmowania tego charakteru Jezusa Chrystusa. Paweł na przykład pisał w różnych listach, że zabiega przede wszystkim o to, aby Chrystus był ukształtowany. My narodziliśmy się do ciała Jezusa Chrystusa, do Bożej rodziny. Jesteśmy w Chrystusie i to jest pewne. Jesteśmy w tym ciele Jezusa Chrystusa, jesteśmy w tej rodzinie, Bożej rodzinie. Ze względu na skończone dzieło Jezusa Chrystusa, ze względu na Jego sprawiedliwość. On nas powołał przez swoją własną chwałę i cnotę. Nie, to nie jest przez nasze cnoty, przez nasze wysiłki,
przez to, że my już jesteśmy tak wspaniali, że nasz charakter jest już tak ukształtowany, że już jesteśmy po prostu dorani przybóż. Ale to wszystko się stało na podstawie łaski, ze względu na to, co Jezus zrobił. Jesteśmy przyobleczeni Jego sprawiedliwością, tak? To jest Jego sprawiedliwość. I my, poznając to, kim jesteśmy w Chrystusie, patrząc na Niego, poznając Go, jakim On jest, wpatrując się w Niego, tak jak Słowo Boże o tym mówi, stajemy się do Niego podobni. Popatrzcie, to, na kogo patrzymy, czy tak jak przysłowie mówi, z kim przestajesz, takim się stajesz. Kiedy przyglądasz się po prostu Jezusowi, przyglądasz się Mu w innych wierzących, w których Chrystus Jezus ukształtowany, zaczynasz po prostu pragnąć tego, co oni mają. Zaczynasz się stawać podobny. Podobny po prostu do Chrystusa. I apostoł Paweł ośmielił się powiedzieć: naśladujcie mnie. Tak jak ja naśladuję Chrystusa. Bo zobaczcie, ludzie potrzebują widzieć. Potrzebują też widzieć Chrystusa swoimi oczami. A w jaki sposób go zobaczą? W nas. Nas. Ktoś powiedział, że my jesteśmy piątą Ewangelią. Ty i ja jesteś piątą Ewangelią. Zatem zobaczmy, apostoł tutaj Paweł mówi do swoich braci, sióstr, tych, którzy stali się częścią tej rodziny, którzy zostali włączeni do Kościoła przez nowe narodziny. Wzywam was zaś, bracia, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy mówili jedno i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli w pełni nastawieni na tę samą myśl i na to samo zdanie. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Zobaczmy. Jesteśmy do tego wezwani. Tak jak jesteśmy wezwani do tego, żeby zawalczyć o wiarę, która nam została przekazana. Żeby w tej wierze wzrastać, żeby rozwijać się w tej wierze. Z poziomu na poziom. Tak samo też jesteśmy wezwani do tego, żeby mówić jedno. Żeby być jedno w myśli Chrystusowej. Dlaczego? Co jest tym fundamentem? Bo jesteśmy myśli Chrystusowej. Bo to jest nasz umysł, bo to jest nasza głowa. Potrzebujemy rozpoznawać to, kto teraz jest naszą głową. To już nie ja jestem dla siebie głową. Nie, dlatego nie będę robił i mówił wszystkiego według tego, jak do tej pory żyłem, jak myślałem, jak nawet zostałem nauczony na studiach teologicznych, ale na przykład uczę się od Sebastiana, który nie skończył studiów teologicznych. Kiedy rozpoznaję, że to jest z umysłu Chrystusa, to ja to biorę. A wyrzucam to, na przykład, co zostałem nauczony przez profesora na studiach teologicznych. Kiedy rozpoznaję, że to nie było z umysłu Chrystusa. I w ten sposób, widzicie, dochodzimy do tej jedności, która nam została darowana w Chrystusie. I wzajemnie od siebie się uczymy. I zobaczcie, też w liście do Efezjan, w 4 rozdziale. Tutaj apostoł Paweł mówi właśnie o tym fundamencie jedności. Od 1 wiersza przeczytamy. List do Efezjan. A najlepiej będzie od 14 wiersza. Może mi się to tu uda wrzucić na pulpit.
Momencik. Jeśli się mi uda, to ten tekst wrzucić, to byłoby najlepiej. Kto otworzy, to super. Jest tu ktoś sprawny w tym obsługiwaniu się tymi tekstami? Joel jest na grupie, ale gdzieś to tutaj wiem, że było. Ty pamiętasz, jak tutaj na te teksty biblijne się chodziło? Aha, folder tutaj główny. Może się jest w tym głównym? Nie. Co to jest? Może tu. O, dobrze, werset. Okej, jest. Dobra, dzięki. Już jesteśmy i zaraz sobie tu otworzymy list do Efezjan, żebyście mogli też to śledzić, zobaczyć. A Marcinie, ty możesz tu usiąść i byś przesuwał te teksty może, dobra? Ale z tym czymś zdyszym, żeby przesunąć. O! Nie ta Biblia, tak? Aha, poczekajcie. Tłumaczenie. Tłumaczenie z Biblii, bo tak. Biblia warszawska, słuchaj. Okej, dobra. To tutaj list do Efezjan, tutaj jest, tak? List do Efezjan, 4 rozdział. I nie, ja miałem najpierw 3 od 14. 3 od 14. I potem będzie dalej. I tutaj. Ale jeszcze do którego? Bo tylko 14. Tak? Tylko 14 ci się otworzy. Aha. A to chyba musimy, bo tu rozdział. Ale to mi przeskoczy, chyba to trzeba całą drogę. Do 16, ale nie wiem, czy to tak będzie funkcjonować. A tu można by przeskoczyć. Ale jak zaczniesz, to potem to będziesz mówił. Do 21 zaznacz. No i dodaj. Dobra. Aha, tu to jest. Aha, bo tu to wklejamy. Aha, jestem. 3:14 i tutaj się to pojawi. Dobra, przy końcówce. I potem ten drugi to będzie fragment, potem od 4. Czwarty rozdział. Czwarty rozdział potem pierwszego. Do 16. I tam potem gdzie trzeba, potem na prezent tu jeden monitor. Dodaj tylko. Dodajesz tam to skończyć. No i wyjdźmy. Prezent. Super. Dobra, dzięki. Będzie to pomocne dla was jeszcze, jak będziecie widzieć ten tekst. Nie ma. Zacznijmy od tego tej drogi. Jeszcze do góry. Dobra, od 14. Trzeci rozdział od 14 wiersza. Najpierw trzeci rozdział od 14 do 21, a potem czwarty rozdział od 1. Bo tutaj właśnie tym fundamentem tej jedności, tego, o czym potem mówi apostoł Paweł od pierwszego rozdziału, od pierwszego wiersza, jest to, o co się modli właśnie w tym fragmencie. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem na niebie, przepraszam, dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Zobaczmy, ten fundament jedności jest w tym, że jesteśmy jedną rodziną, że mamy jednego Ojca, który jest Panem wszystkiego, który wszystko stworzył, który nas wszystkich uczynił na swój obraz i swoje podobieństwo, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię.
by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku. My potrzebujemy u Niego szukać tej mocy, która nas ugruntuje w naszej tożsamości, kim jesteśmy w Chrystusie. To w mocy Jego Ducha się dzieje. To przez Ducha Jego mocą jesteśmy utwierdzani wewnętrznie, przez Jego Ducha. To On sam przez swojego Ducha, którego daje tym, którzy uwierzyli, umacnia nas, utwierdza nas. On nas zasadził, można by powiedzieć, w tym swoim ogrodzie. On nas postawił na tym fundamencie, którym jest Chrystus. I dalej czytamy, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach naszych. 17 wiersz, tak? A wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość między sobą, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Ja zachęcam naprawdę, żebyśmy często, tak jak Paweł, modlili się do Boga. Do Boga. I o siebie nawzajem też. O samych siebie i o siebie nawzajem. Żeby Chrystus mógł się przejawiać w nas. Żeby Chrystus był ukształtowany w pełni w nas. Żebyśmy wzrastali w Nim, w poznaniu Jego, w doznaniu Jego. Żebyśmy mogli pojąć, ogarnąć Jego miłość wraz ze wszystkimi świętymi, czyli ze wszystkimi innymi, którzy są w rodzinie, którzy narodzili się na nowo. Jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. Zobaczcie, ta miłość agape, ta łaska Boża, niczym nie zasłużona miłość, która jest po prostu czymś, co jest najmocniejsze we wszechświecie. Bo Bóg jest miłością, która jest fundamentem wszelkiego życia, która przynosi ludziom wolność i uzdrowienie. Łaska, czyli miłość niczym niezasłużona, bezwarunkowa miłość. Co ciekawe, zobaczcie, że rodzimy się z miłości, rodzimy się do miłości. Każdy chce kochać i być kochany. Tylko ludzie nie wiedzą jak. Chcą kochać aramią, bo nie poznają prawdziwej miłości. Dlatego wszyscy potrzebują poznać głębie miłości, jaka została nam okazana w Chrystusie. Jaka została nam zademonstrowana. Poznać po prostu Boga, który jest źródłem miłości. Bo tylko Jezus jest tym, który go objawił. Który objawił miłość. Tak jak o tym Jan wspominał, że Boga nigdy nie widział. Lecz jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca. To na łonie Ojca to już jest mowa o tej miłości, o tym intymnym miejscu Ojca i Syna. Czy jest na łonie Ojca objawił, który wyszedł od Ojca, który jest jedno z Ojcem. On go objawił. I On go objawia. I On chce go objawiać Tobie przez swojego Ducha, którego nam dał. Którego dał Tobie. Żebyśmy mogli pojąć z wszystkimi innymi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Zobaczcie, ta miłość jest tak ogromna, że my ją mamy poznawać, a jej jeszcze nie poznamy. Całą wieczność ją będziemy poznawać. To jest nasz cel. Poznać miłość, która przewyższa wszelkie poznanie. Czyli poznać Ojca, poznawać go ciągle, ciągle, ciągle. I jaki jest cel tego?
abyście wy zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Zobaczcie, Bóg chce, abyśmy mieli udział w Jego boskiej naturze. I o tym właśnie też, żeśmy wczoraj mówili na przykład z listu Piotra, że Bożym zamiarem jest, abyśmy mieli udział w Jego boskiej naturze przez poznanie tego, który nas umiłował. Znowu, jest to, dzieje się to przez poznanie tego, który jest miłością, przez poznanie Jezusa Chrystusa, który objawił nam Ojca, Jego ojcowską miłość. Dlatego, kochani, to jest tak kluczowe, abyśmy po prostu otwarli się na miłość. Na miłość, którą jest Bóg, którą Ojciec ma do nas. Ja wiem, że po prostu żyjąc w tym świecie, w skażonym świecie, to, co żeśmy oglądali w naszych domach nieraz, po prostu było wypaczeniem w ogóle miłości. To, czego żeśmy doświadczyli w naszych rodzinach, w relacjach z ludźmi, było całkowicie wypaczeniem miłości, o której mówi Bóg, którą jest Bóg, którą okazał nam w Jezusie, tej bezwarunkowej miłości. Często słyszeliśmy, będę Cię kochał, jeśli, albo pod warunkiem, że... I zobaczcie, to jest Boże pragnienie, żebyśmy byli całkowicie wypełnieni pełnią Bożą. Dlatego Jezus mówi, że ci, którzy uwierzyli we mnie, otrzymają Ducha Świętego i z ich wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To nie jest stróżka, ale to są rzeki. On pragnie, aby rzeki miłości wypływały z nas do innych, które przynoszą innym uwolnienie, uzdrowienie, słowa błogosławieństwa z naszych ust, abyśmy byli tak wypełnieni Nim, Jego, tak chodzili w Jego Duchu, w Duchu miłości, że będziemy kłaść ręce na tych, którzy są Boży i życie Boże będzie z nas przepływać i będzie przynosić innym życie i uzdrowienie. Temu zaś, zobaczcie, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić, ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Zobaczcie. On, według mocy znowu działającej w nas, to nie jest nasza moc. My nic nie sprawiamy swoją własność, bo nie jesteśmy w stanie, wiecie, swoimi zabiegami, swoją inteligencją, dyplomacją, wiecie, pojednać ludzi, zbliżyć do siebie, tak jak to robi świat, tak jak to robi ekumenia, wiecie, że każdy zrezygnuje z części swojej prawdy i wtedy, wiecie, połączymy się w jakimś takim ekumenicznym tworze. Monstrum. Nie, nie, kochani. Jezus mówi, co jest fundamentem jedności. Tym fundamentem jedności jest jedność w duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie. Nie ma nigdzie indziej jedności. Nie ma żadnej innej drogi do prawdziwej jedności, jak tylko w Nim. Tak jak Jezus mówił i modlił się, Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, aby oni byli jedno w nas, jak ja jestem jedno w Tobie, aby byli doskonali w jedności. Ale zobaczcie, że ta jedność wynika z tego, że my jesteśmy poddani Jemu, że mamy umysł Chrystusowy, czyli umysł, jaki widzimy w Ewangeliach, w nauce apostolskiej, która nam została przekazana przez tych, którzy chodzili z Jezusem, którzy byli najbliżej Niego. Oni poznali umysł Chrystusa. Słuchali Jego słów. Widzieli, jak On żyje. Jezus przyszedł objawić Ojca. To jest umysł samego Boga. To jest ten umysł, który został skażony, kiedy ludzie odwrócili się od Boga. Bo ludzie zostali stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo i żyliśmy, ludzie zostali stworzeni do jedności, do życia w jedności z Bogiem.
A ta jedność została nam przywrócona przez Jezusa Chrystusa. Albo inaczej, przez całą historię zbawienia w Bożym planie, żeśmy do tego miejsca mieli dojść. Bóg nas po prostu w ten sposób prowadził do tego, abyśmy byli jeszcze w większej jedności z Nim. Że teraz już nie tylko jesteśmy Jego stworzeni, ale jesteśmy z Niego zrodzeni w Chrystusie. Jesteśmy Jego dziećmi. Popatrzmy tutaj dalej. I znowu widzicie w tym czwartym rozdziale teraz Paweł mówi, napominam was wtedy, ja więcej w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Zobaczcie, to jest wezwanie dla nas. Zachęta i wołanie. Wołanie od Ojca. Wołanie od głowy, którą jest Jezus Chrystus. Tak jak my, kochani, przywołujemy wszystkie członki ciała do porządku i rozkazujemy ręce czy nogą zwlecz się z tego wyraz. Bo trzeba wstawać, bo trzeba pójść do pracy, czy trzeba wykonać jakieś zadanie, czy cokolwiek innego. Bo trzeba nakarmić ciało, tak? Albo trzeba iść do toalety, trzeba opróżnić ciało. I my też. Po prostu wszystkie członki muszą się poddać w posłuszeństwie. Jeśli się nie poddają, to jest stan chorobowy. Tak? To wymaga uzdrowienia. Dlatego tak ważne jest, abyśmy... Aha, tam jest bateria. Jakbyś sobie tu mógł podłączyć, dobra? Tu jest. Teraz tak będzie podłączone. Tam jest. Żeby to nie padło. Dlatego widzicie, tutaj Paweł pisze, napominam was, czy zachęcam, oczekuję tego od was, abyście postępowali, jak przystoi na wasze powołanie. Do tego zostaliśmy powołani. Jesteśmy częścią jednego ciała. Potrzebujemy to dostrzegać, że każdy z nas jest ważny i potrzebny. Tak jak mówiłem wczoraj o tej brakującej strunie. Po prostu już świetnie struna nie brzmi tak, jak ma brzmieć. Każda struna jest inna, a każda potrzebna. Każda ma swoją melodię do wygrania. I wtedy to stanowi piękną harmonię. I zobaczcie, w jaki sposób mamy postępować zgodnie z naszym powołaniem. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich miłość. Kochani, popatrzcie. Mamy z wszelką pokorą i łagodnością i z cierpliwością znosić jedni drugich miłości. To znaczy, zobaczcie, że są jakieś niedogodności, które trzeba znosić. Tak jak znosimy cierpienia dla Chrystusa, prześladowania dla Chrystusa, ze względu na Chrystusa, to tak samo znosimy siebie nawzajem w cierpliwości i miłości. Mimo, że ktoś jest tak piękny, że mnie to irytuje, mimo to, że po prostu może to, co mówi, czym się dzieje dla mnie, wydaje się czymś dziecinnym, czymś naiwnym, czymś głupim może, ja po prostu decyduję się znosić tę osobę. W miłości, z cierpliwością. Bo jesteśmy częścią jednego drugiego. Bo potrzebujemy siebie. Bo każdy z nas jest w jakimś miejscu poznania swojej drogi z Panem, ma jakiś bagaż doświadczeń, potrzebuje jeszcze przemiany sposobu myślenia, wyzbyć się jakichś przyzwyczajeń, nawyków, czymś tam mogą odzywać jakieś zranienia z przyszłości i tak dalej. I reaguje akurat w taki, a nie inny sposób. Dlatego tak ważne jest, abyśmy właśnie postępowali, jak przystoi na nasze powołanie. Z wszelką pokorą. Z pokorą.
siebie nawzajem. Słowo, że jedni drugich uważajcie za wyższych od siebie. Z łagodnością starajmy się okazywać sobie właśnie cierpliwość. Z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. I znowu to słowo, zobaczcie. Starając się zachować jedność ducha, wspólnie pokój. Zobaczcie, ta jedność ducha jest czymś, co mamy, ale my potrzebujemy znowu walczyć o to, żeby to zachować. Bo przeciwnik nas chce rozdzielić, rozbić. Tak jak, kochani, żadna relacja, ja zawsze, kiedy miałem możliwość spotykać się z młodymi ludźmi, czy starszymi ludźmi, którzy chcieli się pobrać, to rozmawialiśmy o tym, że żadna relacja nie ostoi się na długo bez przebaczenia. Bez okazywania sobie łaski. I tak samo jest właśnie w tej naszej rodzinie, w ciele Jezusa Chrystusa, którym jesteśmy. Że my mamy dołożyć starań. To ma być po prostu priorytetem w naszych relacjach. My staramy się zachować jedność ducha, spójni pokoju. Bo zobaczcie, bo Bóg pojednał nas z sobą. Zburzył mur nieprzyjaźni, który był pomiędzy Żydami, a nie Żydami. Rzeką pychę, wyniosłość, ja jestem lepszy, ten jest gorszy, ja jestem mądrzejszy i tak dalej, ja wiem lepiej, ja wiem więcej i tak dalej. Starając się zachować jedność ducha, spójni w pokoju. Jedno ciało, jeden duch. Zobaczcie, znowu te podstawy. Jesteśmy jednym ciałem. I napojeni zostaliśmy jednym duchem. Mamy jednego ducha, Ducha Świętego. Jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jednego Pana mam na sobie, jedną wiarę. Nie ma czegoś takiego w Słowie Bożym, jak wiara ewangelicka, katolicka, czy jakaś inna. Nie ma czegoś takiego. Jest jedna wiara. Boża wiara. Wiara Jezusa Chrystusa, która została raz na zawsze przekazana świętym. Amen. O którą mamy, zachować, której mamy trwać. Nie ma czegoś takiego, wiecie, jak ja się w tej wierze wychował i ja w tej wierze umrę. Po prostu wiara jest albo Boża, albo demoniczna. Bo demony też wierzą, Słowo Boże mówi. I drżą nawet przed Bogiem, bo wiedzą, jaki jest im przygotowany los. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. O jakim chrzcie tutaj mówi apostoł Paweł? O zanurzeniu Chrystusa. Że nie w kogoś innego. Nie w Allaha, nie w Buddę, nie w kogoś tam innego. Ale w Chrystusa zostaliście zanurzeni. To słowo tutaj właśnie znaczy zanurzeni. Jedno zanurzenie, czyli zanurzenie tę osobę. I nie ma znaczenia, że ktoś tam kiedyś nas przyniósł w dobrej woli do pokropienia w obrzędzie tak zwanego chrztu. Znaczenie ma to, że ty, kiedy uwierzyłeś, że ty utożsamiasz się z Chrystusem poprzez zanurzenie w wodzie. I to nie jest utożsamienie się z taką czy inną organizacją. To nie jest wpisanie do ksiąg czy na listę członkowską. Nie. Ten chrzest, o którym tu mówiłam, to jest zanurzenie Chrystusa, że zostaliśmy włączeni do ciała, do Chrystusa. Utożsamiliśmy się z Jego śmiercią i z Jego zmartwychwstaniem. I tam w 6 rozdziale Paweł o tym pisze, że jakżeśmy zostali, jakżeśmy
skoro zostaliśmy pogrzebani wraz z Chrystusem w Jego śmierć i z Nim zostaliśmy wzbudzeni do nowego życia poprzez właśnie to wynurzenie z wody, teraz żyjcie dla Boga. To jest wasze nowe życie w Nim. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. We wszystkich, co się nam dzieje się na nowo. Wszyscy mamy tego samego tatusia i wszyscy mamy Jego DNA. Boże DNA. Także tym fundamentem jedności nie jest, wiecie, konfesja augsburska czy encykliki papieskie, nie. Tym fundamentem jedności jest Boże DNA. To, że zostaliśmy z Boga zrodzeni. Że zostaliśmy napojeni tym samym Duchem, że mamy jednego Pana i Ojca wszystkich, który jest przez wszystkich i we wszystkich. W każdym z nas. Wiecie, ważne jest naprawdę, żebyśmy uczyli się tak patrzeć na siebie. Ja apostoł Paweł o tym też pisał na przykład w liście do Koryntian. Chyba to jest pierwszy list do Koryntian, gdzie w 5 rozdziale, 14 wiersza. Teraz w Chrystusie nowym jest, że jest stare przedmiot, wszystko stało się nowe. Jeśli kiedyś znaliśmy kogoś według ciała, to teraz już nie znamy. Nawet Chrystusa już nie znamy według ciała. Zobaczmy, nauczmy się patrzeć jeden na drugiego właśnie poprzez pryzmat tego, kim jest Chrystus, że jest nowym stworzeniem. Nie według ciała, nie według tego, kim był, jaką ma przeszłość, jak żył. Czy nawet według tego, co jeszcze się odzywa w nim ze starego życia. Nie patrz na to. Patrz, że on jest umiłowany. Ona jest umiłowaną córką Boga. Ona jest w Chrystusie teraz. W Chrystusie jesteśmy wszyscy jedno. Nie ma różnicy pomiędzy mężczyzną, kobietą. Nie ma Greka, czy Żyda, poganina, wolnego, niewolnika i tak dalej. Wszyscy są jedno w Chrystusie. Ci, którzy są w Nim ukryci. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. Jest powiedziane, że Jezus, kiedy wstępował na wysokość po Ojcu, On powiódł za sobą tych wszystkich, którzy przedtem, ten świat demoniczny, który miał władzę nad ludźmi, diabeł, został pokonany, rozgromiony, jakby w takim triumfalnym pochodzie, tak jak, wiecie, król, kiedy zwyciężał na wojnie, wprowadził jeńców, wracając do swojego miasta i ci jeńcy wszyscy po prostu byli ośmieszeni, jako ci, którzy zostali pokonani, czasem nadzy nawet i tak dalej. I tak samo Jezus rozgromił diabła. Diabeł już jest pokonany. On jest jeńcem. On może jeszcze straszyć. Wiecie, ktoś kiedyś przyrównał diabła do takiego, wiecie, robota, którego, wiecie, bierze się na gnotek i ucina mu głowę. I on, jeżeli, wiecie, go nie przytrzymasz, to bez głowy będzie jeszcze latał po ogrodzie, będzie straszył. A inny pofruje. A inny pofruje. Może do sąsiada uciec. Zobaczcie, i oczywiście, że jest to przerażający widok. Taki latający bez głowy indyk czy kogut. Ale ty wiesz, że po prostu on się już tylko wykrwawi i osłabnie całkowicie. On już jest pokonany. On wszystko, co może robić, to nas straszyć i okłamywać. Wiecie, jaki to on jeszcze nie jest mocny i tak dalej. I zobaczcie, co dalej. I ludzi darami obdarzył. On dał nam całe wyposażenie. Słowo wiedzy, dając nam Ducha Świętego z Nim. Słowo mądrości, objawienia, proroctwo. Wiecie, wszystko to, co diabeł ukradł, co w perwersyjny sposób
wypaczył wróżbiactwo i tak dalej, nie? Różne, wiecie, formy muzyki, którą ludzie oddają cześć diabłu. To diabeł wykradł w perwersyjny sposób, zostało to wypaczone i karmieni są tym ludzie, młodzi i starzy. Ale zobaczcie, to wszystko to są dary w tej czystej formie postaci oryginały, są darem od Boga dla nas. Słowo prorocze, wiedzy, mądrości, uzdrowienie. A tutaj w świecie, wiecie, diabeł też wypaczył to, zna Boży i tak dalej, różne takie, wiecie, formy po prostu demonicznej, właśnie demonicznej rzeczywiście, takiej demonicznej pseudopomocy ludziom, nie? A Bóg nas obdarzył tymi darami w Chrystusie, żebyśmy tym mogli usługiwać innym. I zobaczmy, co dalej. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi, ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko, ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Zobaczmy go. Pełnego chwały, który związał diabła, który pokonał diabła, pokonał śmierć, pokonał grzech, pokonał chorobę i wywiódł tego, który był kłamcą, który wraz ze swoimi demonami okłamywał ludzi, po prostu w orszaku poprowadził ich jako jeńców na pośmiewisko wobec wszystkich aniołów, wobec całego nieba. A ludzi darami obdarzył, a nas obdarzył darami, żebyśmy teraz szli i deptali po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. Żebyśmy, wiecie, tego koguta bez głowy, wiecie, złapali, żeby on już nie straszył innym. I żebyśmy po prostu innym mówili, pokazali, popatrz, ten kogut już jest bez głowy. Ja mówię, jeszcze chwila, poczekaj troszeczkę, bądź cierpliwy, a po prostu on się wykrwawi. Nie patrz na niego. Nie patrz na tego koguta. Nie patrz na tę pryzgającą krew. Ale patrz na Chrystusa. No, no tak, ale czy to odprawy, to cały czas szatana mają przed sobą. Rzesz. Chyba mój rzesz. Cały korzysta, to jest widać, rzesza ludzi, nie taka karta. Miliony. Cały czas boją się. Dlatego, bo w Chrystusie tylko mamy wolność, bo nie jesteśmy od przekleństwa prawa. I kto jeszcze tego nie usłyszał? Dlatego ludzie potrzebują usłyszeć tę dobrą nowinę. Halleluja! Potrzebujemy mówić o tym, o Bożej dobroci, o Bożej nieskończonej miłości, którą okazał nam w Chrystusie. I zobaczmy, co dalej. Popatrzcie, pierwszy Kościół, o którym Pan Jezus mówił, po czym mieli rozpoznawać inni ludzie w świecie? Po miłości wzajemnej mówię. Po tym poznacie, że jesteście moimi uczniami, jeśli miłość wzajemną będziecie. Zobacz, jeśli będziecie mieli przyjmieć miłość od Ojca, objawienie tego, jakim jest Bóg, że On jest miłością. Kiedy przyjmiecie objawienie tego, kim jestem, kiedy uwierzycie w to, że jestem miłością, że Bóg jest miłością, że po to przyszedłem. Tak jak Jezus mówi, że Syn Człowieczy przyszedł nie po to, żeby potępić, ale żeby zbawić. On przyszedł, aby ratować, nie aby zatracić, ale aby ratować to, co zginęło. To jest serce Ojca. Tak jak Jezus to opowiedział w tej choćby przypowieści o tym synu marnotrawnym, na którego Ojciec czekał. To jest serce Ojca, to jest serce miłości. I my, kochani, potrzebujemy po prostu chłonąć tę miłość. Chłonąć, przyjmować tę miłość i dalej ją potem dawać sobie nawzajem. No my już, przepraszam się, wchodzą od dziecka, mamy tak, Bóg jest synem sprawiedliwym, na pewno nagradza do tego każe. I już naszym dzieciom człowiek mówi, nie rób tego, bo Bóg cię pokaże. No, ja sam do sobie i swojemu dziecku też to przekazuję. Tak, to jest... Przekazywało, bo teraz już wiem. To jest kształtowanie tego starotestamentu, jeszcze według starego przymierza. Obrazu Boga, tego po prostu obrazu, który nie był
żeby ludzie mogli wziąć coś z tego poprzez internet, skorzystać z tego, to jak tak więcej osób będzie mówić, to się po prostu nie nagra skutecznie. Wracając do tego, będzie sobie mogli jeszcze potem rozmawiać po wykładzie o tym. I zobaczcie dalej. I on, ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił, wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. On jest ponad wszystkim, on napełnia wszystko. On przyjdzie, tak jak prorok Daniel wyjaśnił to Nebukadnesarowi, kiedy wyjaśniał sen Nebukadnesarowi, on jest jak ten kamień, który spada z nieba i wypełnia całą ziemię. A wszystkie inne królestwa upadają, ten posąg, który był zbudowany z różnych tam szlachetnych metali i tak dalej, a potem stopy żelaza z gliną zmieszane, które się nie mogą połączyć razem. To jest właśnie obraz tego ostatniego królestwa, które istnieje teraz w Unii Europejskiej, tego ogólnoświatowego rządu, który powstaje, który jest po prostu próbą rozwiązania problemów i konfliktów na świecie, gdzie będzie ktoś, kto będzie się podawał za tego, który rozwiąże te problemy, gdzie się podawał za takiego wybawiciela, to jest ktoś, kto, bo Chrystus to znaczy wybawiciel, ten, który przyszedł od Boga, aby wyratować, będzie chciał oszukać, okłamać, ale Jezus jest większy. On jest właśnie w tym obrazie, tym kamieniem padającym na te stopy i wszystkie te ludzkie systemy padają, rozsypane, a Jezus jest tym i Jego królestwo, które będzie trwać, które po prostu zapanuje na całą ziemię, bo On jest tym, który wszystko wypełnia. Wszystko wypełnia. On wstąpił na niebiosa i Jemu Ojciec oddał władzę nad ziemią. I zobaczmy dalej. Dalej. Wróćmy jeszcze właśnie do tego fundamentu, o którym dzisiaj mówimy, o tej jedności. O tej jedności, którą mamy zabierać. I zobaczcie, co dalej tutaj. On jest tym, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I co on też zrobił? I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Zobaczcie, on, Jezus Chrystus, ustanowił apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli, aby przygotować świętych, czyli wierzących. Wierzących, którzy narodzili się na nowo. Tych, których zamieszkał Duch Święty. Aby przygotować nas wszystkich do dzieła posługiwania, gdzie każdy ma służbę. Każdy jest powołany do tego, aby służyć. Każdy ma służbę pojednania przekazaną nam przez Boga. Bo tak jak apostoł Paweł mówi o tym liście do Koryntian, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im upadków i nam polecił służbę pojednania, abyśmy w miejsce Chrystusa poselstwo sprawowali i wzywali wszystkich, pojednajcie się z Bogiem, bo Bóg w Chrystusie już pojednał świat z sobą. I zobaczcie, że to jest misja każdego z nas, ta służba pojednania, że ty ogłaszasz, Bóg już ciebie pojednał z sobą. Bóg się na ciebie nie gniewa. Bóg nie jest twoim nieprzyjacielem. Bóg cię kocha. I zobaczmy, że są właśnie te służby. To jest Boży porządek. Dlaczego on to tak postanowił? Możecie go zapytać. Ale on tak postanowił, że ustanowił te służby. Widzicie, aby wszyscy byli wyposażeni. Dlatego ważne jest, wiecie, aby rozpoznawać też pewien porządek w Bożej rodzinie. Wiecie, to nie jest... Zobaczcie, kochani.
To nie jest tak, że ktoś w normalnej rodzinie biologicznej nie jest tak, że ktoś ogłasza siebie rodzice. To przychodzi w naturalny sposób, że rodzice płodzą dzieci i te dzieci patrzą teraz na swoich rodziców i wyczuwają to, że to są ci, od których mają się uczyć, którzy mają nad nimi autorytet do pewnego czasu. Zobaczcie, że to jest właśnie to miejsce, rodzina, Boża rodzina dorastania, wiecie, do tego, aby każdy z nas wziął tę odpowiedzialność i mógł sam wejść w to powołanie, żeby być tak zwanym duchowym rodzicem dla innych później. Zobaczcie, że to tak samo funkcjonuje w świecie naturalnym, który Bóg stworzył, w którym Bóg stworzył porządek. Że my wychowujemy się w rodzinach i w naturalny sposób każdy wie, kto miał rodziców, że to byli, są jego rodzice. I w jakiś taki naturalny sposób uznaje ich autorytet. Oczywiście, że może ktoś się buntować i tak dalej. Ale Bóg po prostu ustanowił ten porządek. I to jest od Niego. I Bóg jest w tym sensie Bogiem porządku. Nie takiego porządku, jaki jest na cmentarzu, bo wielu mówi, że w kościele ma być porządek i najlepiej jest, że to będzie porządek tak jak na cmentarzu, że każdy jest cichutko, każdy leży na swoim miejscu wyznaczonych metrach kwadratowych i po prostu nie odzywa się i nie przeszkadza i... porządek i spokój. Tak, jest cisza i spokój, tak. I nikt nie może tego spokoju łączyć, nie? W rodzinie wiemy, że inaczej ten Boży porządek funkcjonuje. Tam jest życie, tam gdzie jest życie, tam jest, są napięcia, tam są dyskusje, tam ten proces, wiecie, wychowywania, ci, którzy mają rodzinę, to wiedzą, że to jest coś dynamicznego. Zranienia, płacz, przeprosiny, tłumaczenie, godzenie rodzeństwa i tak dalej. I kochani, to jest normalne. I to jest coś normalnego. I w Bożej rodzinie też. Ale my potrzebujemy uczyć się rozpoznawać ten Boży porządek, wiecie. Bo tylko wtedy będziemy mogli dorastać. Wiecie, dorastać do tego powołania, jakie mamy od Boga. Żebyśmy sami mogli innych potem prowadzić, żebyśmy sami mogli być tymi dojrzałymi w Chrystusie, którzy będą mogli założyć rodzinę. Czyli zatroszczyć się od innych, innych prowadzić do Chrystusa i czynić ich uczniami. I co dalej tutaj jeszcze czytamy? Zobaczcie, właśnie po to są te służby, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusa. W ten sposób buduje się ciało Chrystusa. W ten sposób też, zobaczcie, buduje się, czy wzrasta, rozwija się ludzkość. Zobaczcie, że są rodziny, tym fundamentem jest rodzina. Tak? I kiedy mocna jest rodzina, mocne jest społeczeństwo. Kiedy w tej rodzinie są napotkane potrzeby tych dzieci, one mogą dorastać, dojrzewać, odkrywać swoje obdarowanie. Nie? Mogą tam w bezpiecznej atmosferze po prostu popełniać błędy. Uczyć się chodzić, potykając, tłucząc kolana i tak dalej. Próbując, będzie pomagać, tłucząc przy tym garnki, szklanki i tak dalej. Ale dalej je kochacie. I to jest, wiecie, ważne, żebyśmy też to widzieli, kochani, w perspektywie Bożej rodziny, że my potrzebujemy takiej atmosfery, tej Bożej miłości, o której tu była mowa, tej cierpliwości dla siebie i znoszenia jednej drugiej w miłości, że pozwalamy sobie popełniać błędy. Że ktoś prorokuje nad nami, a ty czujesz w duchu, o, to jest obok, nie, nie, nie. Ale nie mówi, o, to jest od diabła, on na demona, trzeba go zaraz tutaj odizolować, nie? Najlepiej go odizolować. Nie.
Nie kochanie. W miłości, w łagodności, w cierpliwości znosząc jedni drugich w miłości. Oczywiście, że mówimy sobie prawdę w miłości. Mówimy sobie szczerze, no wiesz, tutaj dałeś obok, nie? Ale uczymy się wszyscy rozeznawać tego, tak jak dzieci się uczą swoich rolek i robią przy tym wiele błędów. A wiecie, co jest największym, wiecie, smutkiem i bólem dla ojca? Ja wam powiem, jako ojciec, kiedy dzieci między sobą rywalizują. Wiecie, jeden o drugi mówi, albo do drugiego się tak, o, ja to potrafię, a ty nie potrafisz. O, ja, nie, ja jestem mądrzejszy. Ty to jeszcze nic nie wiesz w ogóle, wiesz? A mi to zajęło tylko tyle czasu, nie? A ty się z tym buzdrzysz, nie? Kochani, ja to zawsze tłumaczę też swoim dzieciom. I jeżeli jest potrzeba taka, że naprawdę każdy z was jest inny i kochamy was jednakowo. I to nie ma znaczenia, kto co potrafi. To nie ma znaczenia. Jesteście jednakowo cenni i kochamy was. I każdy z was jest inny i to jest piękne. Zobaczcie, kochani, że ta jedność właśnie polega na tym, że jesteśmy różni. Zobaczcie. Zobaczcie, że Bóg sobie to tak zaplanował, że tylko w różnorodności jest przekazywane życie. Dwa tego samego rodzaju gatunki nie rozmnażają się. Jednopłciowe gatunki ludzkie się nie rozmnażają. Nie ma tak położenia. Wiecie, czasami byśmy chcieli tę drugą osobę, wiecie, przerobić na swój obraz i swoje podobieństwo. To jest, wiecie, my z żoną po 20 latach prawie, że już małżeństwa, nieraz żeśmy to odkrywali, że nie zmienimy tej drugiej osoby. I możemy naprawdę zaniechać tych wysiłków, dać sobie spokój. Bo to jest stracony czas. I to są złudne po prostu marzenia, czy mrzonki. Po prostu potrzebujemy akceptować siebie takim, jakim jesteśmy. To nie znaczy, kochani, że my się nie zmieniamy. To nie znaczy, że my się nie zmieniamy. Wiecie, my się zmieniamy. W pewnych rzeczach, wiecie, poprzez to, że oddziałujemy na siebie, tak jak Słowo Boże mówi, że żelazo ostrzy się żelazem, czy kamieniu, posełką, nie może. Dzisiaj na różne sposoby być może. Ale są takie noże, które się ostrzy tak o inne żelazo, inne. Są takie też. Zobaczcie, Słowo Boże mówi, że żelazo ostrzy się żelazem, a charakter szlifuje się drugim charakterem. I my naprawdę, kochani, potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy tego szlifowania. I Bóg nas umiejscowił w rodzinie, postawił nas tutaj ze sobą, żebyśmy po prostu mogli, wiecie, być oszlifowani. Żebyśmy naprawdę mogli stanowić tę Bożą budowlę, jak o tym mówi Słowo Boże, że jesteśmy takimi żywymi kamieniami. I ta budowla ciała Chrystusa, ta społeczność wywołanych, jak o tym mówi, wywołanych z tego świata, ona jest jakby też taką budowlą z żywych kamieni. Kiedy każdy z nas, wiecie, jest jak taki żywy kamień, który, wiecie, trzeba ociosać. Ociosać, żeby, wiecie, pasował do drugiego kamienia. Żeby każdy, wiecie, każdy w tym ciele znał swoją wolę i współpracował jeden z drugim. Bo wiecie, kiedy kamienie nie są, wiecie, oszlifowane, to taka budowla się zapali. Jeżeli wiecie, po prostu stykają się tylko jakimiś tam, nie wiem, ostrymi końcami, po prostu to się nie ostoi. I zobaczmy, wszyscy potrzebują, wiecie, do jakiego standardu jesteśmy w sumie szlifowani? Właśnie, żeby Chrystus nas był kształtowany na Jego obraz, Jego podobieństwo. Pozostajemy stworzeni w Nim. Dlatego potrzebujemy się w Niego wpatrywać.
nie rozpatrywać. Poznawać siebie, jakim jesteśmy, właśnie poznając Jego. Aż dojdziemy, właśnie tutaj zobaczcie, 13 wiersz, tak? Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. To jest właśnie zamiar. Po co są te służby? Dlaczego jest tak ważne nauczanie w Kościele? Dlaczego jest tak ważne, żeby osoby, które mają już to powołanie takie do pasterzowania, żeby im zostawić pewne rzeczy, żeby samemu nie rozwiązywać konfliktów. Bo zobaczcie, w rodzinie niektóre konflikty można rozwiązywać na tym poziomie, wiecie, brat, siostra, nie? Ale niektóre konflikty po prostu trzeba przynieść po prostu dojrzalszym ludziom, tak? Którzy mają więcej doświadczeń, którzy mają rozeznanie. Słowo Boże, nawet liście do Galacjan mówi, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc sami, byście sami nie upadli. Zobaczcie, potrzebujemy mieć tę perspektywę. Nie, że z góry kogoś, wiecie, łajamy, ale wie, sam będąc świadomy, że ty też potrzebujesz być czujny, tak? Wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, tak? Jeżeli ktoś upadnie, jeżeli ktoś popełni jakiś błąd, jeżeli gdzieś jest jakiś konflikt. Dlatego, Pani, no jest to ważne, żebyśmy rozpoznając takie osoby, które mają od Boga taki autorytet, jak apostołów, proroków, pasterzy, ewangelistów, nauczycieli, żebyśmy się zwracali do nich. Żebyśmy, wiecie, korzystali z tego Bożego porządku, bo naprawdę unikniemy wtedy wielu konfliktów, wielu zranień niepotrzebnych i podziałów. A przeciwnikowi o to chodzi, by rozbić jedność, by rozbić wspólnotę, by rozbić rodzinę. I zobaczmy, przez to dochodzimy do jedności wiary właśnie przez te służby, przez to, że jest właściwe nauczanie, przez to, że jest ktoś, kto ma pasterskie serce i podchodzi do ludzi właśnie w duchu łagodności. Że ma mądrość od Boga, żeby pewne po prostu rozpoznać sprawę. Żeby po prostu usłużyć w tych duchu miłości i łagodności, tak? Żeby opatrzyć tych, którzy są zranieni, tak? A nie skopać tyłem, nie? Owcy, czy kobiet. Tak samo te służby apostolska, prorocka, czy ewangelistów. To są wszystko właśnie służby, które On ustanowił, żeby po prostu budować to ciało. Żebyśmy wszyscy dorośli do tej jedności w Chrystusie, do wymiarów pełni Chrystusowej. Żebyśmy wszyscy doszli do jedności wiary. Zobaczcie, świat w zupełnie inny sposób chce dochodzić do jedności wiary i cały ten ruch ekumeniczny. To się dzieje na drodze właśnie perfrastacji, dyplomacji i tak dalej. Tak jak próbuje się uzyskać pokój między narodami. Wiecie, że tutaj ludzie podają sobie ręce, a co innego myślą potem o sobie nawzajem. Albo, że wiesz, ktoś ma zrezygnować z części swojej prawdy, nie? Mówmy tylko, wiecie, do tego momentu, do którego się zgadzamy, a te inne rzeczy przemilczmy. Nie, ta jedność, o której mówi tutaj Chrystus, to jest jedność zbudowana na apostolskiej nauce. Tak jak w Dziejach Apostolskich o tym czytamy, Amen. Że pierwszy Kościół trwał w nauce apostolskiej. To był fundament, że trwali w nauce apostolskiej. Wiecie, nie dali sobie w żaden sposób wykraść tej Ewangelii Jezusa Chrystusa, którą apostołowie przekazali, tej nauki apostolskiej. Oni trwali w nauce apostolskiej. Była sytuacja w liście do Galacjan, gdzie apostoł Paweł mówi, że przyszli
fałszywi bracia, którzy wyszpiegowali naszą wolność i chcieli podbić nas w niewolę. Kochani, będą takie sytuacje, że będą ludzie, którzy będą przychodzić do nas i będą nam mówić: nie, z tą łaską to ci nauczyciele przesadzają, to jest za wiele. Wiecie, musicie jeszcze robić to i tamto. Wiecie, trzeba przestrzegać jeszcze przykazań. Trzeba, wiecie, tamto, siamto, wanto. Trzeba, wiecie, uczestniczyć w kulcie. Trzeba robić to, siamto. Ale oni, Paweł mówi, że nie daliśmy sobie wygrać tego. Ktoś odkrył naszą wolność, a sam nie mając wolności, po prostu pozazdrościł jej i stwierdził: nie, to jest za dużo. W takiej wolności? Nie, to musi być więcej. W takiej wolności żyć nie, to za dużo. Nie, Bóg jest taki dobry? Nie. On też potrafi być zły. Nie, to nie jest możliwe. To jest zwiedzenie. Ale Paweł mówi, że ani na krok nie ustąpiliśmy. Wiecie, dlatego tak ważne są te służby. Jest ta apostolska nauka. Wczoraj na zróbce, żeśmy też, kiedy żeśmy rozmawiali o wykładzie, tutaj były pytania, to żeśmy też odwoływać się do tego fragmentu z Dziejów Apostolskich, gdzie ci, którzy nawracali się z pogan, byli tacy nauczyciele, którzy przyszli za apostołem Pawłem czy Piotrem i mówili: wiecie, musicie jeszcze przestrzegać prawa mojżeszowego, musicie dać się obrzezać. A Piotr z innymi apostołami razem, kiedy zebrali się i rozmawiali o tym, wzięli objawienie od Ojca, od Boga i powiedzieli, postanowiliśmy my i Duch Święty, by nie nakładać na tych spogan nic więcej, żadnych innych ciężarów, jak tylko dać im zalecenie, by wystrzegali się od tego, co ofiarowane bałwanom, od krwi, tego, co zadławione i od nierządu. To były polecenia, które mieli zachowywać. Nie mieli być wprowadzani w Stare Przymierze, zakon i tak dalej. To wszystko, tak tam apostołowie mówili sami, czego myśmy nie byli w stanie wypełnić ani nasi ojcowie. Piotr tam mówi: nie wyzywajcie Boga, nakładając na barki tych chrześcijan jarzma, którego sami my nie byliśmy w stanie ponieść, a które poniósł za nas Jezus. Żebyśmy mogli teraz żyć w wolności i miłości, mając Ducha Świętego, to jest czymś więcej niż to wszystko, co było w Starym Przymierzu. Lepszy. I zobaczcie tutaj, abyśmy już 14 wiersz, tak? Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Zobaczmy, że właśnie te służby są po to, żebyśmy mogli dojść do tej pełni w Chrystusie, dojść do jedności wiary, abyśmy nie byli jak dzieci miotane i unoszone lata wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie. Wiecie, że z jednej strony dzieci są stawiane za przykład, że mamy być ufni jak dzieci, troskę wszelką składać na Ojca. To jest pozytywny wzór, obraz w tym znaczeniu, ale z drugiej strony tym negatywnym obrazem jest naiwność. Że mamy być ufni, ale nie naiwni, żeby nie dać się oszukać, żeby się nie dać zwieść. Dlatego przestrzegamy dzieci, na przykład, wiesz, jak jakiś przechodzeń chce cię zabrać gdzieś za rączkę, kupić ci lody, gdzieś cię wziąć. To nie jest, nie wierz mi. Nie wierz, nie da się oszukać, nie da się sprowadzić gdzieś na manowce, nie da się pociągnąć komuś. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, i znowu zobaczcie, ten fundament, wspominany jest ciągle miłość, będąc szczerymi w miłości,
wzrastanie pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa. To jest bardzo ważne, abyśmy byli szczerzy w miłości, żeby miłość była nieobłudna, żebyśmy miłowali nie językiem, lecz czynem i prawdą. Tak? Ważne jest, żebyśmy chodzili w prawdzie też. Jeżeli wiecie, coś jest między nami, nie chowajmy tego gdzieś, nie obrażajmy się na siebie, ale po prostu rozmawiajmy o tym. I wiecie, i dajmy sobie po prostu takie też przyzwolenie, czy taką, przyjmiemy taki porządek, szanujmy się nawzajem, wysłuchamy tę osobę do końca. Nie wskakujemy na przykład, wiecie, w ciągle jej zdanie i nie damy dojść do słowa. Uczmy się właśnie, tu jest miejsce na uczenie się właśnie tego poddania głowie, żebyśmy byli myśli Chrystusowej, że my w cierpliwości wysłuchamy. Ustalam na przykład, teraz przez 2 minuty mówisz ty, a ja ci nie przerwę. Jak trzeba, to patrz na zegarek. Czy 5 minut, w zależności jak tu ustalicie. I po prostu chcecie wysłuchać do końca, bo chcecie zrozumieć. Bo najczęściej, kochani, my po prostu już mamy z góry swoje założenia. A wiecie, przeciwnik jest specjalistą od tego, żeby po prostu nam wczytać coś między wierszami. Wiecie, żebyśmy się domyślali. Żebyśmy właśnie myśleli, co ten ktoś myśli, tak? Nie, komunikujmy wprost. Ja jestem w 100% przekonany, jedno z moje osobiste doświadczenie, że nieraz, wiecie, diabeł chciał takie scenariusze, wiecie, wymalować, żeby wiesz, podzielić nas z kimś tam. Dlatego, że nie było na przykład komunikacji. Nie? My potrzebujemy być wprost. Potrzebujemy wysłuchać osobę. Z takim nastawieniem, że ja chcę Ciebie usłyszeć. Ja nie chcę słyszeć tylko siebie i swoje racje przedstawiać. To jest naprawdę kluczowe. Żebyśmy po prostu zrezygnowali z tego nastawienia, że ja wiem lepiej. To jest to właśnie ta postawa pokory i łagodności i cierpliwości i uważania innych za wyższych od siebie. Że ja nie uważam, że ja wiem najlepiej, teraz będę, wiecie, nadawał i nie dam Ci dojść do słowa, bo ja wiem lepiej, ja już wiem lepiej, co Ty myślisz, ja wiem już lepiej, jakie miałeś intencje, ja wiem lepiej. Ale ja chcę Cię wysłuchać. Ja zamykam usta. Bo chcę Cię zrozumieć. Chcę posłuchać o tym, co Ty przeżyłaś, co Ty czułaś, co Cię może zabolało, zraniło. Nawet jestem gotów Cię przeprosić za to, chociaż wcale nie jestem winien może, nie czuję się winny, ale chcę Cię przeprosić za to, że poczułaś się zraniona na przykład. Bo Ty to zupełnie inaczej odebrałaś. I choćby tyle. Dlatego słowo może mówić, żebyśmy wyprzedzali siebie nawzajem nawet w okazywaniu szacunku. Czy mówi o tym, żebyśmy właśnie przebaczali sobie nawzajem, tak jak Bóg nam przebaczył w Chrystusie. A jak nam Bóg przebaczył? Że nie traktuje nas według naszych win. Oddalił je jak wschód od zachodu. Nie wspomina ich. Halleluja! Dlatego to jest ważne, żebyśmy każdego dnia patrzeli jeden na drugiego z czystą, jak mówię, tak, z czystą kartą. To jest nowy dzień. Ja mu nie wypominam tego, co było wczoraj, czy jej. Nie traktuję według tego, że wczoraj coś powiedziała, że mnie ta osoba czymś zraniła. Bo Słowo Boże mówi, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem, za to, żebyśmy nie przechowywali uraz. Możesz się rozgniewać, to jest naturalne, bo nas tworzą z emocjami. Ale po prostu pogrzeb to razem z zachodem słońca. Staraj się to w tym dniu wyjaśnić. A jak się Ci nie uda wyjaśnić, to pogrzeb to raz na zawsze. Nie wspominaj tego, bo Boża łaska każdego dnia jest świeża i nowa. I niewyczerpana. I tam nam Bóg przebaczył. Bóg nam przebaczył wszystkie grzechy. Nawet te, o których nie jesteśmy świadomi, których żeśmy nie wypowiedzieli,
których nie mieliśmy może możliwości pokutować, bo już żeśmy dawno o tych grzechach zapomnieli. Wiecie, Bóg nam przebaczył po prostu w Chrystusie na zapas wszystko 2000 lat temu. I my potrzebujemy w ten sposób tak przebaczać, jak Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Zatem zobaczcie, na zapas. Nawet wiesz, że ta osoba znowu cię zrani, znowu cię zirytuje, znowu, bo po prostu, no, ma takie uzwojenie, nie? Inne uzwojenie od twojego. A ty znowu jej się przebaczasz. I po prostu jesteś gotowy dalej ją akceptować. I zobaczmy dalej. Abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w niebo, który jest głową Chrystusa, w ten sposób właśnie, wiecie, wzrastamy, czy wrastamy w niego, czy jesteśmy zrośnięci z nim, czy bardziej ściśle jeszcze uzwojeni może z głową, że te moje nerwy, wszystko do każdego organu dochodzi. Bo to jest kluczowe, żeby nerwy z głowy do każdego organu były podłączone. Żeby każdy był w bezpośredniej komunikacji z głową. Aleluja. Abyśmy wzrastali pod każdym względem Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało, z Niego całe ciało jest spojone i związane. W Nim jesteśmy związani. W Nim jest to nasze spojenie. Przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy. Zobaczcie. Są pewne części ciała, właśnie jak stawy, które też łączą te wszystkie części i wzajemnie po prostu się też zasilają. Według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka. Zobaczcie, że wszyscy potrzebujemy działać zgodnie z przeznaczeniem. Nie możemy zbyt długo chodzić na rękach, bo to nie jest ich przeznaczenie. Dlatego ważne jest, aby każdy z nas też odkrył swoje przeznaczenie, jakie ma w tym ciele, bo każdy ma. I abyśmy zaczęli zgodnie z tym funkcjonować. Żebyśmy nie próbowali na siłę po prostu funkcjonować w czymś, co nie jest naszym przeznaczeniem. I w ten sposób to ciało rośnie i buduje siebie samo w miłości. W ten sposób ciało rośnie i buduje siebie samo w miłości. To jest niesamowite, wiecie, jak Bóg to zaplanował. Zobaczcie nasze ciała. Jak my patrzymy na nasze dzieci, normalnie w szoku jestem. Mój syn już mi tu pod głowę dochodzi. Za chwilę być może mnie przerośnie. Ale po prostu to ciało, ono w naturalny sposób rośnie. Po prostu kochasz go, najpierw kochasz żonę i kochasz ją dalej. Potem to jest was więcej do kochania, do karmienia i tak dalej, nie? A to rośnie wszystko. One rosną, jak się mówi, jak na drożdżach. I dochodzą do tego, że jest to piękne, naprawdę, że można się tym cieszyć. Ale potrzebujemy, wiecie, w tym wszystkim wytrwałości, naprawdę, kochani, cierpliwości. Wiecie, był taki okres, że po prostu, wiecie, trzeba było zatkać i zmieniać pieluchy, wiecie, które śmierdziały. I trzeba było, wiecie, wstawać po nocach. Żona karmiła piersią, ja podstawiałem dziecko, tak. Czy wiecie, czy kusiałem i tak dalej. Mieliśmy wiele niedospanych nocy, oczywiście. Ale to jest wszystko, wiecie, część tej radości, którą mam. I tak samo w Bożej rodzinie, wiecie, potrzebujemy żyć z tą perspektywą, że po prostu przez pewne rzeczy trzeba przejść. Po prostu trzeba przejść. Wiecie, do wszystkiego się można przyzwyczaić. Ja kiedyś
Wiecie, jak byłem jeszcze młodzieńcem i kawalerem, sobie myślałem, o Boże, czy ja wytrzymam z dziećmi, czy ja dam radę, jak czasami widziałem, ile takiego, wiecie, harmidlu dzieci wprowadzały, jak widziałem jakieś rodziny, nie, małe dzieci i tak dalej, czy ja to wytrzymam psychicznie, czy podołam i tak dalej. Ale Pani naprawdę Bóg daje siłę na zadanie. Dlatego nie zamartwiajcie się o nic naprzód, ale będąc świadomi tego, kim jesteśmy w nim, dążmy ze wszystkich sił, uczyńmy to priorytetem, by zachować jedność, do której zostaliśmy powołani. W Chrystusie, wiedząc, że mamy jednego Ojca, że jednym Duchem zostaliśmy napojeni, jedno zanurzenie, jesteśmy zanurzeni w Chrystusa i jesteśmy częścią jednego ciała. I każdy z nas jest inny, ale to nie przeszkadza w tym, żebyśmy dalej okazywali swoją miłość i przez to wszystko wzrastamy. I kształtowany wraz jest charakter Chrystusa, Boży charakter. Stajemy się do Niego coraz bardziej podobni, bo On jest miłością dla złych i dobrych, dla wdzięcznych i niewdzięcznych. I wiecie, traktujmy siebie w ten sam sposób. A w ten sposób będziemy odkrywać radość z tego, że wow, to jest Chrystus we mnie. Coraz więcej Go widzę w sobie. I coraz więcej może się Go manifestować. I coraz więcej Go jest we mnie uczuć. We mnie uczuć, i wypływa do zewnątrz. Bo wiecie, to na ile nas, w nas już jest Chrystus pokształtowany, to wychodzi właśnie w sytuacji takiej właśnie ścisku. Tak jak wiecie, co jest w cytrynie, wychodzi, kiedy się wyciska cytrynę, tak? Tak samo też. Na ile już nas jest ten Chrystus pokształtowany jego charakter, to właśnie w tych różnych takich konfliktowych sytuacjach wychodzi. I możemy to być taki wierni i po prostu tylko to ma służyć do zachęty, żeby o Panie, tu jeszcze potrzebuję przemiany umysłu, tu jeszcze Ci potrzebuję oddać. I tak dalej. Dobrze, kochani, wystarczy. Thank you. Yeah.